A więc witajcie w kolejnym odcinku w roku 2021. Chcąc, nie chcąc, trzeba wstać i zwierzęta, jeżeli się ma nakarmić. A kacyk, nie kacyk, trzeba działać. Tu mi dzisiaj tato, bo trochę później wstałem, to mi nakarmił kozy. Ale no, tak przy okazji dzisiaj nie mam co to odpowiem, bo jest tam kilka pytań było jeszcze zadanych pod odcinkiem, gdzie prosiłem o pytania do Q&A. To za jakiś czas jeszcze kilka osób zadało, więc jeszcze kilka pytań na nie odpowiem. Tutaj już nie będę nigdzie chodził, ale no odpowiem bynajmniej chociażby dla tych osób, które by to ciekawiło. Z dobrych informacji na pewno będą kilka miniaturek na sprzedaż kóz. Więc od razu mówię, coś będzie na sprzedaż. Może oświecę światło, to będzie. O, może lepiej będzie widać. Piątka słodkich łodziaczków. Już tylko patrzę na pytania. W ogóle chciałbym już podziękować za te 777 subskrybentów. I no. Teraz. Tak, szukam. Dobra, i wam. Świętokrzyski hodowca. Radztwa bodajże zadał pytanie, czym nagrywasz filmy? Film nagrywam telefonem. Jeden to jest Xiaomi Redmi S2 albo Oppo A1 czy 5. Nie pamiętam, ale no telefony tam jakieś niższej półki albo w sumie średniej, ale planuję się przerzucić na jakiś z lepszą kamerą, telefon, bo jednak jest praktyczniejszy niż kamera, bo tylko kamerę używa się do nagrywania, a telefon można i nagrywać i korzystać z niego, czy montować filmy, nawet pomontuję na telefonie. Jakie plany na nowe nabytki w 2021 roku? A nowy rok się zaczął, a ja nabytków na razie nie planuję na teraz. Teraz to planuję tylko, aby rozmnożyć to, co mam. No, więc chować, hodować to, co mam. Ewentualnie to już jest plan na jesień z tamtego roku. Jesień to będzie zakup nowych kogutów do porcelanowych i kurowatwianych kochinów. Więc to są plany jak na razie na zakup. I tam jeszcze będę się wymieniał niedługo. Więc też zobaczycie, bo na pewno znacie tą osobę i no. Przejdźmy do kolejnego pytania. Masz na ciebie jakiś kontakt? Jeżeli coś chcecie, to podam maila. Choć też w opisie kanału też jest ten mail. Na niego możecie napisać. Ja tam odczytuję te wiadomości. A jeżeli ktoś bliżej by się chciał skontaktować, to sobie podam czy numer telefonu, czy Messenger. Choć prędzej podam Messenger, to daje mi się, więc no. Planujesz kupić więcej kóz? Nie planuję. Jestem zadowolony z tego, co aktualnie mam. Nawet coś będzie na pewno na sprzedaż, bo tutaj jest tak koziołek, 3 kózki, 2 kózki, koziołek, 2 kózki i młode i kózka, więc no jest trochę tego. Chyba teraz to mam 4 plus 7, 8, mam 15 kóz teraz, więc trochę tego jest. I teraz jeszcze przejdźmy, mam jeszcze kolejne pytania, ale w międzyczasie dla osób, które zgadły płeć tej trójki młodych, to mam pozdrowienia dla nich i są to Łukasz Kieliszek, oglądam cię, Kantarek TV,
I no to będzie na tyle z pozdrowień. A nie, jeszcze hodowca z dawnej mieszany. Tak, więc za kilka osób trafiło. Tu pytanie było jeszcze. Ile urodziło się wszystkich maluszków? Wszystkich maluszków jest 5 sztuk. Tu macie do zagadki. Jak jest płeć tych oto dwóch koźląt? Więc, no. Ja zawsze pamiętam, jak coś mówię na filmiku, więc może teraz zwlekałem z tym pozdrowieniami, ale mam też filmy czasami na zapas jakieś, czy coś. O. Jeszcze tu było pytanie. Już szukam, bo trochę tego się nazbierało. O, odbar. Tłomie Kaczmar, czy będę hodował, czy będą owce, alpaki, czy lamy u ciebie w przyszłości hodowane? Wydaje mi się, że aktualnie nie mam takich zamiarów. Planuję skupić się na kozach. W takim stopniu na bydle, może coś się w przyszłości takiego rasowego pod oceną wykombinowałoby. Ale to jest taki przyszły plan. Nie wiadomo co. Na pewno nie zobaczymy owiec, alpak czy lam. Jak na razie. Lat mam rocznikowo 16. Na imię. W sumie to mam na imię Wiktor. Akurat do jakiej większej miejscowości masz najbliżej? Do końca tego nie chciałbym powiedzieć, ale województwo wielkopolskie. Centralny środek Wielkopolski, mniej więcej. Tak, plus minus. Czy ja się inne kury zdobne? Ogólnie już kiedyś mówiłem, odpowiadałem na pytanie. Dużo mam raz i może coś się jeszcze powiększy, ale to w wnioskach. Profesjonalna linia hodowlana to będzie tylko kochin karzełek i nic więcej. Czy ja się inne takie jak na przykład pawie bażanty przy piór. Więc teraz nie, albo Bartłomieju nie oglądasz mnie uważnie, albo jesteś nowym widzem, gdyż przepiórki mam, japońskie. Pojawiają się czasem na filmie, rzadko, ale się pojawiają. Bażantów i pawie nie mam i były kiedyś zamiary, ale chyba na razie nie planuję tych zwierząt w hodowli. Dlaczego rezygnujesz z królików? Rezygnuję z nich, ponieważ jest to zbyt mało dochodowe nie wiem jak to nazwać, zajęcie. I również nie ma zbytnio zbytu w moich okolicach, bo jest pełno królików, a sam królików nie za bardzo przepadam za jedzeniem tego mięsa, więc dlatego rezygnuję. I tu mam jeszcze od Adamisko 111. Do jakiej mleczarni oddajecie mleko? Mleko od krów oddajemy do mleczarni OSM Łowicz. No, może tyle. Jaka jest wydajność stada? No to pewnie nie potrafię chyba odpowiedzieć w tym momencie, gdyż nie jestem zbytnio przygotowany, ale jakoś wybitnie dużo niestety ostatnio nie jest, bo jest problem z zacieleniami, wycieleniami i potem z laktacjami nowymi. Będziesz większość stadów krów mlecznych? Wydaje mi się, że nie. Zostanę przy tych maksymalnie 14-15 sztuk, ale chciałbym, aby były one wyselekcjonowane i jak najlepsze dójki. Bo moim zdaniem lepiej utrzymać 15 krów dobrze mlecznych niż na przykład 30, które dają mniej mleka,
No więc tak samo. Te 30 jakby wygenerowało tyle mleka, co te 15, no to wykarmić 30, a 15, no to tam, tylko do tego jest potrzebna praca hodowlana i cierpliwość. Planujesz nastawić swoje gospodarstwo na produkcję mleka czy mięsa? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam i aktualnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno krowy mleczne zostaną na razie to, co jest na gospodarstwie, oraz opasów tam zawsze też coś się znajdzie, bo dużo już nie ma pracy, a wiadomo co. No, pamięć się skończyła i no. Tak jak powiedziałem, opasy będą, krowy mleczne też będą, nie będę się nastawiał na jedno albo na drugie, wszystkiego po trochu, tak będzie najlepiej. Więc dzisiejszy noworoczny odcinek to będzie na tyle. Jak widać, wszystko jest dobrze w hodowli. Dodatkowo jeszcze raz przypomnę, jakiej płci są te koźlęta i to będzie na tyle. Żegnam was raz z moją całą gromadką zwierząt następnego odcinka i dziękuję każdemu z osobna za subskrybowanie, polajkowanie i cześć.